blokowanie, jest braga główka i gol! Do końcowej linii boiska w narożniku pola karnego do Michalskiego, po ziemi coś rozkopał, Majak w rękę któregoś, gol! Jest! Jest! Gol! 90. minuta gry, panie Achmed, kończ pan! Dobry wieczór Państwu, z tej strony Łukasz Sosnkiewicz. Rozpoczynamy dzisiaj 272. odcinek rozmów tylko sportowych. Dzisiaj odcinek poprowadzę razem z Pawłem. Cześć Pawełku. Cześć, ja taki rezerwowy, bo miał być tutaj Damian Seweryn. Ja lekko niedysponowany z przedsiębionką, ale może damy radę. Witam Was wszystkich, witam Was panowie. I gość specjalny, Marcin Zając, gościa tego kibicom Widzewa raczej przedstawienie trzeba. Cześć Marcin. Cześć, dobry wieczór. Dobry wieczór Państwu, dobry wieczór czat. Za chwileczkę się tam gdzieś pojawię i zobaczę, co tam do nas piszecie. Jesteśmy po meczu z Krakowią Kraków. No nie tak sobie wyobrażaliśmy to spotkanie, chociaż ten punkt na pewno tutaj panowie zgodzimy się ze sobą, że trzeba szanować, no bo to jest punkt na trudnym terenie na wyjeździe, chociaż to zwycięstwo było na wyciągnięcie ręki. Marcin, ciebie zapytam pierwsze, brak koncentracji? No, myślę, że chyba tak. Zgodziłbym się z tym, co powiedziałeś. Końcówka meczu, tak jak mówisz, chyba brak koncentracji i Krakowie doprowadza do remisu. Szkoda, bo mecz ogólnie był na remis, tak? Ale gdzie strzelamy bramkę w końcowych minutach, no to nie powinniśmy pozwolić sobie wydrzeć zwycięstwa. No szkoda, ale no jeden punkt na wyjeździe, szanujmy. Paweł, szkoda, czy jednak ten jeden punkt szanujmy, no bo Krakowia jednak, no po, ja, może wiesz co, ja doprecyzuję, co ja chciałem powiedzieć, bo Krakowia po 60 minucie, po tych dwóch zmianach, Rakoczego i tego Japończyka, no depła. No dobrze, ale mnie nie interesuje nigdy to, że na przykład ciebie do 80. którejś tam minuty na przykład dany zespół, tu akurat Krakowia, była lepsza, czy miała więcej sytuacji, była bliższa zwycięstwa. Przecież w piłce liczą się bramki. Tak. Mamy 2-1, jesteśmy po meczu z Legią, gdzie wygrywamy po no też takim trudnym meczu, ale wygrywamy, inkasujemy 3 punkty. No i wychodzi na to, że Widzew jeszcze nie jest taką, nie jest klasową drużyną, bo klasowa drużyna po prostu albo by to dowiozła, albo wyprowadziłaby kontrę na 3-1, Teba zamknięty, 3 punkty, wracamy. Widzew tego nie zrobił, to znaczy, że jeszcze no jakieś braki ta drużyna posiada. No może w tam dalszej części podcastu będziemy rozmawiali o tych brakach, ale tutaj no ja czuję niedosyt. Mnie nie zadowala ten jeden punkt, bo ta Krakowia wcale nie była jakaś mocna i była spokojnie do ogrania. Jeśli mamy 2-1, to naprawdę trzeba mimo wszystko się skoncentrować, gdzieś się pokazywać na pozycję. Ja wiem, że tam była taka sytuacja, gdzie do wejścia był przygotowany Dominik Kun i Da Silva chyba na lewą stronę obrony. I tych zmian trener Myśliwiec nie zdążył przeprowadzić. Być może inaczej by się to wszystko potoczyło, ale tak jak mówię, nawet jeśli ta drużyna, która była na boisku, zanim te zmiany do tych zmian doszło i ta świeżość weszła na boisko, no to jeśli chcemy się określać drużyną klasową, tak jak powiedziałem, musimy to dowieść i no nie ma innego wyjścia. Także ja ze swojej strony naprawdę czuję po tym meczu niedosyt, bo byłoby 34 punkty i tak jak teraz zaczyna się takie powolutku odliczanko, że no, kiedy tam doszusujemy do tych 35, to jest kolejny punkt do utrzymania. No sorry. Chcieliśmy być lepsi niż w poprzednim sezonie. Jeśli my będziemy patrzyli cały czas pod tym kątem, że no jeszcze punkcik, tutaj remisik, mamy 35, mamy utrzymanie. Mnie utrzymanie w tym sezonie nie interesuje, bo my utrzymanie mamy. Tam utrzymanie to niech się bawi, tam korona, puszcza, niepołomice, ruch ŁKS. Patrzmy do góry. Mamy trenera, który jest z otwartą głową. Sam mówi, że coś chce tutaj z tym Widzewem osiągnąć. Skoro odpadliśmy z tego Pucharu Polski, tam się koncentrujemy, to zróbmy fajne miejsce w lidze. Mm-hmm.
wiesz, żeby trener jeszcze miał możliwości kadrowe troszeczkę lepsze, to myślę, że też by to wyglądało zupełnie inaczej. I też tutaj pisze Jerzy Kowalski, że szkoda, że Kerk nie zagrał od początku. Ja myślę, że to było jeszcze raczej niemożliwe, żeby nie zagrał, prowadzić zawodnika po takiej kontuzji. Sam Marcin wiesz, że ciężko jest prowadzić gościa, jeżeli no 7 miesięcy nie gra w piłkę. No. Zgadza się. No, nie było szans na pewno, żeby zagrał pełne 90 minut. Trener też musi stopniowo wprowadzać go do gry. No i tutaj skorzystał z jego osoby. No w końcówce meczu widać, że chłopak umie grać w piłkę, no ale dajmy mu trochę czasu, bo po takiej długiej kontuzji no przypuszczam, że nie jest w stanie wytrzymać 90 minut grania na wysokich obrotach. Ale dodajemy jeszcze do tego, że tam asysta drugiego stopnia, jakby nie było to dośrodkowanie jego, później odbicie piłki przez zawodnika, piętka, Hanuska, dobicie. Tego tak naprawdę wchodzi i jest zamieszany w bramkę, czyli jakby nie było, odmeldował się. Pokazał się z dobrej strony. Tak, odmeldował się na boisku poprawnie, o, powiedzmy tego, że on ma jeszcze straty, bo ludzie do mnie piszą, mówią tak, ale słuchaj, bo ten Kerk, bo ma stratę, bo to, no. Słuchajcie, no żeby grać w piłkę nożną, to trzeba mieć też rytm meczowy, tak? I ten rytm meczowy jest u niego mocno zaburzony, bo wiadomo, że to była no, dość poważna kontuzja, on tu już przyjechał, miał też problemy swoje zdrowotne wcześniej. Jak to było przebadane, no to już żeśmy później wiedzieli, później miał być 3 tygodnie, stało się jeszcze więcej, to tego frustrowało też i też jego dyspozycja będzie teraz taka, my się wydaje, balansować będzie ze względu na to, że no on nie ma tego rytmu meczowego, że to jest piłkarz, który no w tej Bundeslidze klepał w tej drugiej Bundeslidze, no pewnie, że będziemy od niego wymagać czegoś ekstra. Ale wracając do stricte do tego spotkania, Marcin, zapytam Cię o taką jedną rzecz. Jest dośrodkowanie w pole karne, bramkarz jest na 5. metrze. Mówię tu o Rafale Gikiewiczu. Bramkę strzela stoper Krakowi. Czy Ty byś winił tutaj bramkarza jednak przy tej interwencji? Czy tu była pomyłka no znakomitego golkipera, bo tak można powiedzieć, że to jest facet, który wszedł w tą szatnię, który dysponuje też taką, jakby nie było, mową szatni i tam na pewno Bartkowi dużo pomaga i też widać, że współpraca z trenerem Myśliwcem też jest duża. Troszkę zawiódł, jeszcze mi się wydaje, jeżeli chodzi o tą sytuację, bo tak naprawdę w piłkarskim żargonie się mówi, że wyszedł i złapał muchę, tak? Czy tam minął się, łapał motyle, czy jak to tam w ogóle jest. Ta bramka, przeskoczony ten obrońca głową jednak bramkarza, więc tak troszkę na jego konto. No zgodzę się z Tobą. Wydaje mi się, zabrakło tutaj to pewności, tak? Jest na 5. metrze, to jest jego obszar, jego rewir, tutaj powinien wyjść zdecydowanie dynamicznie. No niestety źle chyba obliczył lot piłki obrońca, bodajże Krakowi, tak? Wyprzedził go i zdobył bramkę. No, przypuszczam, na pewno ma do siebie pretensje Rafał i pewnie wyciągnie z tej sytuacji wnioski. Ja mówię, no tak, jest to jego wina. Według mnie jest to jego wina. Może nie do końca, wiadomo, bo też obrońca tutaj troszkę obserwuje, że tak powiem, dodatkowo sobie tutaj mecz. Te fragmenty analizuję. No, jakby pewnie obrońca jeszcze przykleił się bardziej do strzelającego, to może inaczej by to wyszło. No ale podsumowując tutaj, no, Rafał nie zachował się za dobrze. Paweł, jeżeli chodzi o Twoją analizę tej sytuacji, bo dużo jest wpisów już na to, że jednak Gikiewicz nas nie zbawi, że Gikiewicz jednak swoje lata ma. Ja twierdzę, że takiej osoby w szatni długo nie było, jeżeli chodzi o szatnię Widzewa, z tak wysokim, tak dużym doświadczeniem, jeżeli chodzi o szatnię, o cały punkt tego, że ten młody przyjdzie, rozbiera się przy tym Gikiewiczu. To jest zupełnie inna bajka. Mi się wydaje, że tu jest bardzo duży plus, jeżeli chodzi o szatnię, jeżeli chodzi o stroj Gikiego, a błędy, no, błędy są wpisane w piłkę nożną, tak? To znaczy tak, jeśli co do błędu, no to jest oczywiste, że Rafał Gikiewicz błąd popełnił i bramka jest jakby na jego koncie, natomiast
trzeba rozgraniczyć ten błąd tutaj, tak jak powiedziałeś, do osobowości. No ja się już wypowiadałem na temat Rafała Giekiewicza i nie mam żadnych wątpliwości, że jednak to jest wartość dodana, że byłoby ryzykiem granie na dwóch młodych, niedoświadczonych bramkarzy. No ja wcale nie mówię, że oni by nie dźwignęli tematu, ale no jednak, tak jak mówię, to Rafał Giekiewicz to jest facet, który z niejednego pieca chleb jadł, z bundesligowego, z tureckiego może mniej, no ale tak jak on sam wspominał, no jednak sama ta obecność i gdzieś tego powąchanie tego zachodu, zobaczenie tej szatni, jak to wszystko wygląda, treningi i tak dalej, to nie tylko przekłada się na to, że on sam jako bramkarz też zrobił duże postępy, ale przekłada się to też na drużynę, gdzie jak widać obok Bartka Pawłowskiego, niewątpliwie lidera i kapitana drużyny, Rafał jest takim dobrym duchem drużyny, ale też, no bo tego może nie widać dla kibica takiego kanapowego, który ogląda mecz, ale Rafał też dużo podpowiada zawodnikom z pola, tak, obrońcom. Tak. Pełni taką rolę, słuchaj, faceta, który mówi, gdzie oni mają się poruszać, też to zauważyłem. Dokładnie i to jest bardzo dużo tutaj. Pan Marcin może też powiedzieć, co to znaczy mieć takiego pewnego bramkarza. Ja mówię, no to pomijamy błąd, ale zawodnika doświadczonego w tyłach, gdzie kieruje całą obroną, zdecydowanie. Dokładnie, ale to też tak dla napastnika, dla zawodników ofensywnych, to też jest duży plus, bo jeśli gdzieś ta obrona się czuje pewniej, ten bramkarz pewniej, to ten przód może sobie gdzieś tak pozwolić większą ilością zawodników ruszyć do ataku pozycyjnego czy do kontry, pewnie się czuje. No i w szatni też widać, że to jest zawodnik, który gdzieś tam... Postać wiodąca ma, dokładnie, ma posłuch wśród zawodników, ale też nasi dwaj bramkarze młodzi, w mojej opinii powinni jak najwięcej skorzystać, oczywiście też przez to, że Rafał jest w drużynie. Też z jego podpowiedzi wiadomo, że jest Andrzej Woźniak, to już jest guru trenerskie bramkarzy i tu nie mamy wątpliwości. Natomiast no też tak jak oni jego poobserwują, jego zachowanie w bramce, no też dużo da. Także to, że dzisiaj rozmawiamy o błędzie po meczu z Krakowią Rafała, to nie znaczy, że trzeba pamiętać też to czyste konto z Legią i naprawdę ten nie taki, no może nie jakiś mocny strzał kapustki, ale ta pierwsza też sytuacja w pierwszych minutach meczu z Legią, no gdzie komuś się wydaje, że o, tutaj sobie wybił, tutaj się rzucił, tutaj złapał, ale przede wszystkim trzeba się tam ustawić. Tam już trzeba być, a nie 2 metry w lewo bądź w prawo i później do tej piłki nie zdążyć. A Rafał to ma, tak samo główka też... Podolskiego, znaczy z Górnikiem, gdzie na przykład to było chyba na 2-2, bo wtedy było 2-1 już i zrobiłoby się 2-2 i w dalszym ciągu wtedy drużyny grały w pełnych składach. Różnie mogło być, no ale Rafał znalazł się w tym miejscu, gdzie powinien. Także ja uważam, że nie ma co bardzo się tym błędem Rafała przejmować, bo jeszcze jest 10 meczów do końca sezonu. I w tych na przykład 10 może zachować, nie wiem, 6-7 czystych kont i wtedy co? I będziemy mówili, że Rafał jest nam niepotrzebny i nie potrzeba przedłużać kontraktu. Także spokojnie, to jest doświadczony zawodnik, a w drużynie takiej jak widzę, taki zawodnik charakterny, który ma charakter, jakość i już wiek wspomniany, jest nam potrzebny i to jest wartość dodana według mnie. Też się z tym zgadzam. Doświadczenie Rafała na pewno tutaj będzie procentowało. Da pewność drużynie. Też nie osądzajmy go po tej jednej sytuacji, bo to nie o to chodzi. Rozmawialiśmy to na początku, na początku spotkania. Mieliśmy do 85. Mieliśmy korzystny wynik, tak? Mogliśmy ten mecz wygrać. Wiadomo, teraz będziemy wracać do tego błędu Rafała. Ale tak to wspomniałeś, ma charakter, ma doświadczenie, na pewno dużo dobrego daje drużynie i
myślę, że do końca ligi jeszcze dużo dobrego o nim powiem. Tak, to pisze dokładnie czat, że naprawdę to jest facet, który może jeszcze uratować nam nie jeden punkt. Też masz, Marcin, tutaj pozdrowienia od Dana na czacie. Tutaj muszę do ludzi powrócić. Rakoczego powinien pokryć Nunes i byłoby pozamiatane, pisze Paweł Radogosz. Zaraz do tej sytuacji dojdziemy. Skoro Kerk nie może zagrać 90 minut, to dlaczego nie zagrał od początku 45 i do przerwy prowadziliśmy na przykład 1-0 lub 2-0? Dlaczego nie zagrać niekonwencjonalnie? Kerk jest naprawdę kozakiem na tą ligę. No, ciekawa opinia Andrzeja, jeżeli chodzi o Kerka, bo ja na przykład nie potrafię jeszcze dzisiaj wystosować ogólnie żadnej opinii określić na temat tego piłkarza, bo tak naprawdę no on zagrał nawet nie wiem, czy nie mniej niż u Liborowka, z którym ty miałeś okazję występować, Marcin. Tutaj jeszcze piszą, że ja proponuję Gikiemu bez żadnych złośliwości mniej wywiadów, więcej koncentracji. Giki musi zostać, ale musi grać poważnie. Co ma znaczyć mniej wywiadów, no, według ciebie? Siedzieć w piwnicy, dziennikarze go zapraszają, to oczywiste, że będzie wywiadu. Nie on o tym decyduje, tak? I to jest część... Przypuszczam, że nie wychodzi sam i nie prosi o wywiady, tak? Tak, pisze Tomer też. Dokładnie, Marcin. Wiesz, osobą, Marcin, która wzbudza jakieś kontrowersje, czy tam, czy dobrze w bramce wygląda, no to ludzie chcą z nim rozmawiać, no to... Nie, trochę nie rozumiem. Słuchaj, czat i kibic. Ja jestem tego zdania, że słuchaj, każdy kibic ma prawo napisać to, co tam mu leży na sercu. Wiesz, o co chodzi. Nie, zgadza się. Jeżeli nie ma jakiegoś tam obrażania, jakiegoś ciężkiego, nie wiem, wyzywania, to ja to nie widzę żadnego problemu. Masz taką opinię, jest czat od tego, ja jestem tutaj od tego, żeby to przeczytać. Jedni myślą tak, drudzy myślą inaczej. My jesteśmy, żeby nad tym jakoś zapanować, ale kibic, który dzisiaj przychodzi, wiesz, kibic, który dzisiaj przychodzi oglądać rozmowy tylko sportowe, jest częścią tego projektu, ja się z tego cieszę. Co znaczy mniej wywiadu? Średnio oglądam z nim 4-5 dni w tygodniu. Jednemu to przeszkadza, drugiemu to nie przeszkadza. Słuchajcie, mniejsza o to. Mamy 1-0, obojętnie, było jak było. Później, i tu chciałem zaznaczyć, żebyśmy się zatrzymali przy piłkarzu o imieniu i nazwisko Mateusz Żyro. Wszystko, co dobre, naprawdę, jeżeli chodzi o Widzew, jest w tym chłopaku od jakiegoś czasu. Jestem naprawdę pod wrażeniem formy Mateusza Żyry i powiem wam jedną jeszcze rzecz. Jeżeli dzisiaj my do kadry bierzemy Tarasa Romańczuka, to ja nie widzę problemu, żeby w kadrze sprawdzić na przykład Mateusza Żyro. Bo naprawdę wygląda dzisiaj on jak taki naprawdę solidny posąg obrony i jeszcze do tego ta bramka na 1-1. Dla mnie chyba postać tego spotkania. Po meczu z Legią też to był jeden z wyróżniających się piłkarzy w tej parze z Serafinem Szotą. Bo o dlaczego, o co mi chodzi? My naprawdę mamy bardzo solidnych środkowych obrońców. Uważam, że transfer Ibizy, który jest dzisiaj kontuzjowany, to jest najlepszy transfer od wielu, wielu, wielu okienek, który się trafił Widzewowi. Naprawdę, to jest fenomenalny piłkarz. Na tą ligę i tutaj jak wyciągnięto, on został, dla mnie jest ok. Mamy dwóch, trzech takich fajnych środkowych obrońców, ale za to boki naszej obrony wyglądają katastrofalnie. I dlatego chwalę dzisiaj Żyro, bo naprawdę on biega wszędzie. On musi łatać i problemy Zielińskiego, i problemy z drugiej strony. Jeszcze idzie do przodu. I jeszcze ciągnie do przodu. Ofensywę, bo ma takie zadania od trenera. Czy to może być dzisiaj facet, na którym trener myśliwiec może budować Widzew? Bo mi się wydaje, że tak to wygląda. Na pewno na ten moment rzeczywiście jest postacią, która się wyróżnia. Solidny w obronie. Jeszcze, że tak powiem, punktuje w ofensywie, tak, w tym meczu z Krakowią. Strzela bramkę ze stałego fragmentu gry. No to tylko w samych superlatywach. Naprawdę jest na fali takiej, na wznoszącej. I tylko, żeby utrzymać tą formę, to myślę, że tak to wspomniałeś na początku, może jakieś zainteresowanie od selekcjonera,
gdzieś się pojawi. Wiesz, bo tutaj co trochę słyszę, że tu wypadają kolejni piłkarze. No dziś jakaś klątwa nad Dawidowiczem jest, bo facet był w formie sztos. Naprawdę. I to jest ogólnie grajek dla mnie dużo techniczny, fajny do rozgrywania piłki z tym wyjściem do przodu. No znowu kontuzja, znowu klątwa, znowu nie pojedzie, więc niedługo będzie trzeba, słuchajcie, szukać piłkarzy. A uwierzcie mi szczerze, że od 3-4 spotkań, powiedzmy niech to będzie wiosna, bo mamy tutaj tabelę przygotowaną, Widzew jest liderem wiosny w tych ostatnich 5 kolejkach, zdobył 10 punktów. Tutaj tabela już teraz się pojawi. Górnik Zabrze to jest drugi zespół, który się pojawia. I Raków Częstochowa 9, Zagłębie Lubin 9, Pogoń Szczecin 8. Widzę w 5 ostatnich spotkach 9-5 w bramkach. Jest czyste konto z Legią. Tracimy 2 bramki, ale też strzelamy 2 bramki na Krakowi. Mateusz Giro, Serafin Szota. Dla mnie naprawdę świetnie się ogląda tych dwóch piłkarzy. Gorzej właśnie jest Paweł z tymi bokami obrony. I tutaj Ciebie poproszę o to, co tu trzeba zaradzić, żeby te boki jednak zaczęły działać, bo i ofensywnie, i defensywnie chyba nie do końca jest tak, jakby trener tego chciał. Bynajmniej wygląda to tak troszeczkę w kratkę. I Bogdan Pikuta ostatnio będąc u nas mówił taką fajną, ciekawą rzecz. Widzew musi być powtarzalny. Widzew musi mieć powtarzalność. I tak naprawdę po tej Legii chcieliśmy w tej wygranej w Krakowi, bo wiedzieliśmy, że Krakowia w ten sezon, w tę rundę nie weszła dobrze, bo ten mecz pierwszy wygrała, ale później były te remisy. I tutaj no dla mnie no, ten remis taki jest no, dobry, ale myślałem, że będzie więcej. I tutaj mam problem, jeżeli chodzi o boki w Widzewie. I obronne, i te z przodu. Razem z Nuneszem i z Klimkiem, który gra, tak wiesz, raz zagra naprawdę fajne spotkanie, a później dwa zagra dość słabo. Znaczy tak, ja się zgadzam z Bogdanem oczywiście, jeśli chodzi o tą powtarzalność, bo to jest to, co mówię o tym remisie z Krakowią. No, jeśli chcemy być poważną drużyną, no to musimy ten mecz wygrać. No i tutaj chociażby ta sytuacja na 2-2. Mówisz boki obrony. Jak padła bramka? No niestety Paweł Zieliński, który jest no, doświadczonym. Tutaj mówimy o Rafale Gikiewiczu i też błędzie, tak? No a tutaj o tym Pawle już nieraz dyskutowaliśmy. Tak jeszcze przed meczem z ŁKS-em, jak przed samym meczem w studiu u Michała Wawrzyniaka rozmawialiśmy, że jest obawa o tą prawą obronę, gdzie występuje Paweł Zieliński, no, że gdzieś tam, jak to się mówi w tym sloganie, nie dojeżdża trochę. No ale Paweł Zieliński z tym ŁKS-em dał radę. No ale to ŁKS był słaby. Paweł Zieliński w tej pierwszej połowie, poczekaj, w tej pierwszej połowie ten Balicz to tam go no, objeżdżał, nie? Naprawdę, więc bo te boki obrony obserwuję naprawdę bardzo mocno od właśnie spotkania z ŁKS-em. I wiesz co, ja myślę, że trener też to widzi. A, no to na pewno, no to jeśli my widzimy, to wydaje mi się, że trener na pewno, ale to jest to też to nasze bogactwo, jak ty to mówisz, na ławce, gdzie no nie ma za bardzo kim zastąpić, bo jeśli na lewej obronie gra Ciganic, który gdzieś przychodzi jako lewoskrzydłowy, a nagle łatamy go gdzieś na obronie. Jeśli sprowadzamy zawodników na prawą obronę i jest już trzecie okienko, gdzie Zielu od nas odchodzi, a on dalej jest podstawowym zawodnikiem i wchodzi w drugiej połowie w meczu z Legią i wygląda poprawnie. To była jego najlepsza połowa w Widzewie. Tak, tak. No i przychodzi mecz z Krakowią, gdzie jest prosta piłka. W ogóle, ja wiem, pomijmy fakt, że wcześniej kopiemy się po czole w tej sytuacji, gdzie jest wykopywanie gdzieś powietrze, piłki, żeby się uwolnić. Zupełnie bez sensu, bo mamy ludzi ustawionych. No ale jest ta sytuacja z Pawłem Zielińskim, gdzie jest górna piłka i on wybija głową do boku, gdzie przejmuje zawodnik Krakowi, z tego się robi bramka. No to przepraszam, ale doświadczony zawodnik nie ma prawa. To przyjmuje sobie to na klatkę, rozglądasz się, ktoś ci się pokazuje, wychodzisz z piłką do przodu, bo wiadomo, że ta Krakowia podeszła wyżej, bo oni podchodzą agresywnie, chcą wyrównać. Stąd podchodzą wyżej. No to szukasz jakiejś dłuższej piłki albo rozegrania
do boku, bo wtedy szukasz szerokości na boisku, żeby jak najwięcej czasu ci uciekało i żeby ci zawodnicy, którzy nas chcą dogonić, którzy gonią Króliczka, niech oni za tą piłką biegają. To Paweł Zieliński wykopuje w aut, jest 2-2, kosztuje nas to bramkę. No i taki paradoks, że dwóch takich doświadczonych zawodników, no jeden błąd, drugi błąd, ale o Rafale już rozmawialiśmy, nie będziemy wracać. Boki obrony. Według mnie, no niestety nie udało się zakontaktować, znaczy udało się Castratiego, no ale Castrati to jest taki boski piłkarz, bo Bóg wie, co on będzie grał, bo wszedł i tak ciężko jego ocenić, bo to jest zawodnik, który do przodu nie gra nic, z tego co uważałem, nie gra nic, nie wiem, może jest za wcześnie, może gdzieś musi poznać schematy, może to, może tamto, no ale no nie wiem, bo to nie jest jakiś młody zawodnik i kilka mikrocykli powinno już go ukierunkować. Co trener od niego oczekuje, ale moim zdaniem to nie jest zawodnik, który coś nam da w ofensywie. To po pierwsze, w defensywie to jest zapalnik, bo on wchodzi dwiema nogami i to śmierdzi czerwoną kartką, także mam obawy, że z jego bronieniem też mogą być problemy, stąd trener no, wie, że no, mamy no, Ziele, który... Ale tutaj pisze Swedu, słuchaj, że Zielu jest lepszy niż Castrati, bo ten to w ogóle przyczajony. Ale ja się z tym zgadzam. No bo jak, gdyby nie był lepszy, to by było odwrotnie. No Castrati by grał, a Zielu by siedział na ten... Tego Marcin, problem jest taki, że tego Castratiego ściągaliśmy jako jedynkę, nie? Żeby on tu był... Jako jedynkę, jako... Zawsze tak jest, że transfer będzie udany i od razu będzie wzmocnieniem, tak? I od razu trafi do pierwszej jedenastki, tak? No, musimy poczekać pewnie. No, trener widzi na co dzień zawodnika i wie, czy może na niego postawić, czy no, zastąpić go inną osobą, tak? No, trener bierze za to odpowiedzialność. Wiadomo, my sobie możemy teraz tutaj rozmawiać, tak? Że jeden zawiódł, drugi zawiódł. I ja też się podpiszę po tym, co mówiliście tutaj, że powiedział Bogdan. Rzeczywiście, jak chcemy się liczyć i chcemy grać o wyższe miejsca w tabeli, no to musimy się to powtarzalne. Po takim meczu, wiadomo, to był trudny mecz w Łodzi z Legią. Jedziemy do Krakowi. Brakuje nam koncentracji w końcowych minutach meczu, bo tak to byśmy inaczej też dzisiaj rozmawiali o tym, bo byśmy mieli 3 punkty, tak? A brakło koncentracji. Dajemy się ograć w polu karnym bardzo łatwo. Zawodnik dochodzi do strzału, no i wykorzystuje tą sytuację. I tego jest najbardziej żal, że brak koncentracji i tracimy 2 punkty, tak? I tutaj jeszcze, jeśli chodzi, już Łukasz, oddaję ci głos, jeśli chodzi o lewą stronę tutaj też, o Ciganiksa, to jest no, taki zawodnik fajny, dynamiczny, tylko teraz... Tak jak rozmawiamy, po pierwsze, to nie jest typowy obrońca. Słuchaj, on nie umie bronić. Jest... Nie ma prawa być na boisku. Jak mówią, to po przerwie powinien wylecieć z boiska, tylko że nie ma jest... kogo wpuścić. Tak, to on jest powinien jedna... wylecieć z boiska, słuchaj. No nie ma takiej to możliwości, jest... żeby grać, kurczę, na radar czy w Ekstraklasie dzisiaj. No nie ma opcji takiej. No. To jest jedna sprawa. Druga jest sprawa, że zobaczcie, że... Jeśli na przykład są jakieś dośrodkowania, stałe fragmenty gry, wrzutki, gdzie musi bronić Ciganiks, to on od większości tych zawodników, których gdzieś tam wyblokowuje, gdzie pilnuje, to on jest o głowę niższy. No to kurczę śmierci bramką w każdym meczu. Wiecie co, ja popełnię te boki obrony, tutaj ta solidna SLG, ale w ogóle dla mnie w tym meczu z Krakowią też nie istniał środek pola. Mało było mi Bartka Pawłowskiego, mało było mi Alvareza, gdzieś tutaj właśnie, bo Marcin, ty grałeś piłkę na dużym poziomie, strzelałeś bramki, grałeś w wielkim Widzewie. I masz 85. minutę, masz 2-1, to musisz mieć takich gości, którzy zrobią kółeczko, przytrzymają piłkę, zmienią tempo, rozrzucą prawa, lewa, przetrzymają, zobaczą, pobawią się, wiesz, dadzą jeszcze ten oddech, gdzieś tam poczekają, może trener coś jeszcze, jakąś zmianę zrobi, gdzieś tam ukradną tą minutę, rozumiesz, o co chodzi. Musisz mieć takich ludzi, którzy utrzymają ci ten wynik, bo na pewno ten myśliwiec jest niezły, tylko że jest w
wkurwiony na to, że tego nie utrzymali, bo inaczej tego, wiem na pewno, że nie jest inaczej, bo mieliśmy na wyciągnięcie ręki 3 punkty i tu mogliśmy mieć 3-4 punkty, jak Paweł jasno tutaj zauważył. Tu mi brakowało takiego człowieka, który weźmie na siebie odpowiedzialność za to, żeby tam to dograć do końca. I tu już nie chodzi o powtarzalność. Tu mi brakło doświadczenia. Doświadczenia i trochę cwaniactwa, tak? No to już mówimy cały czas. No 80 chyba piąta minuta, tak? Tak, tak. Mamy ten, tak? Wynik cały czas ten. No i tego cwaniactwa brakuje, tak? No tak mówisz, też ktoś powinien przytrzymać piłkę, uspokoić grę. Tak mówię, rozrzucić troszkę na boki, gdzieś, nie wiem, przytrzymać tą piłkę. Tego cwaniactwa trochę zabrakło, ale no, rzeczywiście mam młody zespół i pewnie będą jeszcze, wiadomo, uczyć się i będą, mam nadzieję, że będą wyciągać z takich meczy wnioski i może, i miejmy nadzieję, że to się nie powtórzy, tak, że mamy na 3-4 minuty regulaminowego czasu korzystny wynik, no i nie potrafimy go utrzymać. No. To najbardziej boli, tak? Mecz jest, wiesz, ogólnie mecz jest do głębokiej analizy, bo nie wierzę w to, że ta analiza nie zostanie przeprowadzona, bo jest ból na pewno. Znając, jak się czują dzisiaj piłkarze, wczoraj się czuli, bo nawet po tych krótkich wypowiedziach, to tam jest naprawdę, bo często powiedziane, że to trzeba dzisiaj przeanalizować, przecież tutaj nikt nie płacze z tego, żeśmy tego meczu nie dowieźli, tylko po prostu, no aż żal, na tej Krakowi mając 2-1 i naprawdę my nie graliśmy jakiegoś kapitalnego spotkania, czy to z Legią, czy z Krakowią, tutaj się musimy też niestety zgodzić i mamy to 2-1, to dobrze by było to przytrzymać i to skończyć. Tylko, że właśnie już zadawałem to pytanie, ale nikt z was nie odpowiedział. Krakowia przeprowadziła te dwie zmiany i po tych zmianach zupełnie inaczej zaczęła grać. To była gdzieś w granicach 60 minuty. Nie wiem, czy taki plan był Jacka Zielińskiego, ale wpuścił tego Rakoczego i wpuścił tego Japończyka i było widać naprawdę olbrzymią jakość, że oni chcą przejąć tę inicjatywę. I notabene jeszcze z tego wszystkiego widzę po tym przejęciu inicjatywy, Kres Krakowie trafia bramkę, mówię, dobra, jest pozamiatane, bo ta fałszywa dziewiątka, Pawłowski, naprawdę, to się wszystko udało. To tak jakbyśmy mieli to naprawdę rozpisane, rozumiesz? I za chwilę, pyk, jednak ta jakość jest wygrana i też duży błąd, jeżeli chodzi o formację obronną. Paweł. No to mówimy o jakości drużynie i o klasowej drużynie, bo ty mówisz, że to nie był jakiś porywający mecz. A jak na przykład prześledzi się inne drużyny, takie ale klasowe... Ale ja wtedy widzę. My się okay, zajmujemy, okay, rozmowy tylko sportowe, zajmujemy się widzem. Dobrze, tylko dążę do tego, że klasowe drużyny to też, jeśli wygrywają w lidze, przepychają jakieś mecze na wyjazdach, strzelają w końcówkach meczów, to one też nie grają w jakichś porywających meczów. To jest po pierwsze. Po drugie, ja się zgadzam się z tym, że tak ty mówisz, że wpuścił jakość trener Zieliński i pytasz się, czy... Może to był taki wiesz, taktyczne zagranie, mogło być. Moim zdaniem, ale tak, ale to na pewno. Jasna sprawa, no jeśli czeka do 60 minuty, widzi jak jest wynik, znaczy nie, pewnie też nie planował pod wynik, może liczył na to, że będzie gdzieś albo może jakiś remis, może będzie Krakowia prowadzić, bo przecież 1-0 była i może liczył na to, że jakoś widzę później się tam zepnie, bo wie, że gdzieś w tych drugich połowach i końcówkach meczów ten Widzew jest mocniejszy, te bramki strzela, być może trzymał w razie czego, żeby wtedy na zwycięską ścieżkę wrócić, ale to na pewno taktyczne zagranie było, jak widać się opłaciło, co, no, my dużo pomogliśmy, ja uważam, że my pomogliśmy tej pomimo fajnego wejścia Rakoczego i tego Japończyka, co mówisz, moim zdaniem 80% to jest nasza robota, bo tak mówię, no my te ostatnie minuty nie zagraliśmy mądrze, tylko zagraliśmy głupio, źle po prostu. Wykopywaliśmy gdzieś do boku, no już nie chcemy się powtarzać, bo wszyscy... Ja bym ci zadał pytanie pomocnicze. Zadam ci pytanie pomocnicze. Kogo z ofensywnych piłkarzy wyróżniłbyś w tym spotkaniu? Z ofensywnych? Tak, z ofensywnych. No kurczę, ciężko. Bo ja takiego nie mam, po prostu dlatego się pytam. No to mam problem.
O tak, Alvarez gubił piłki też. No sporo niedokładności było. No, nikogo bym gdzieś staty nie wyróżnił. Mimo, że strzeliliśmy, i strzeliliśmy dwie bramki na wyjeździe. Ja się zastanawiam, kogo by tu można wyróżnić. No, no, można powiedzieć, no Bartek strzelił na 2-1, ale Bartek nie grał rewelacyjnego meczu. Wcześniej mówisz, że tego oprócz boków obrony też bolą cię te boki ofensywne i wspomniałeś Klimka młodego. Nie, nie bolą, bo wiesz, ja nie chcę, żeby ludzie nie rozumieli. Okej, ale wiemy o co chodzi, że... Chodzi mi o to, że nie chodzi już o tą powtarzalność, tylko chodzi mi o to, że Klimek gra kapitalne spotkanie na Lechu, później go trzy mecze nie ma. Gdzieś tam dochodzi na Legii, ja widziałem w tym Klimku naprawdę dynamikę, chęć grania w trójkącie. Ale on z Legią nie zagrał za dobrze. Słucham? On z Legią nie zagrał za dobrze, jeśli chodzi o całą kształt. Nie, całą kształt było dużo lepiej niż w tym meczu tutaj z tym z Krakowią. Dużo lepiej, naprawdę. Tak, i tak jest. Ciągnął do przodu. Grał do przodu, tak odważnie grał do przodu. Tutaj w Krakowie Tutaj Nunes, patrząc na Nunesza, on robi przewagę, złapie faul, fajnie, ale no, czy ta ofensywa, czy to jest to, co trener oczekuje od niego, bo my trafiliśmy bramkę ze stałego fragmentu gry i druga też jest ze stałego fragmentu gry, tylko tam było dość sporo przypadku i Bartek, który w boksie no, wie, jak się znaleźć i po prostu strzelił tą bramkę. Ja wam powiem szczerze, bo jak mi się podobał Rondić w meczu z Legią, bo naprawdę był to, zrobił kawał dobrej roboty. Znaczy, Marcin, żeśmy rozmawiali. Ogólnie masz pytanie tutaj, skąd masz ten płaszcz po kolana, co był w Kanal Plus? Pyta Dan. Skąd ten płaszcz w Kanal Plus po kolana? O. Zimno było, to musiałem się ubrać ciepło. A no, zimno było. My rozmawialiśmy przecież w loży i naprawdę ten Rondić cały czas nękał tego Augustyniaka, który notabene chyba z piłkarzy Legii najlepiej grał, jeżeli chodzi o spotkanie z Legią, bo on im tam czyścił to ten jako ostatni stoper wszystko. No do tej sytuacji Alvareza oczywiście, po której stadion odfrunął. Ale to już jest część historii. Znowu wracamy do sytuacji, o której mówiliśmy jak przed chwilą, tak? Nie ma tej powtarzalności, tak? Rondić dobrze grał z Legią, utrzymywał piłkę, pokazywał się do gry. Strącał piłkę, pokazywał się do gry, no teraz trochę w Krakowie tego zabrakło, tak? I to u większości zawodników to teraz się powtarzało, tak? Czyli... Ale panie Marcinie, bo to ja mam tak, żeby też doprecyzować, bo jak już mówimy o tych bokach pomocy, no. To Rondić, to zawodnik jest taki, no dobra, wyprął się na Legię, mocno się zmotywował, jak cała drużyna zresztą Legii, no nie każdy jest w stanie później dać już za tydzień też taką motywację i taką jakość, ale jak ty, Łukasz, mówisz o Klimku i porównujesz mi tutaj dwóch zawodników, to ja tutaj do pana Marcina mam takie pytanie, bądź kwestie, że w mojej opinii na przykład, gdzie mamy zawodnika doświadczonego, bo takiego trzeba uznać Fabio, który grał na prawej stronie pomocy, no to ja właśnie takiego zawodnika oczekuję, żeby on gdzieś miał tą po pierwsze formę stabilną, po drugie dawał jakość i po trzecie wyglądał dobrze w tym meczu z Krakowią, bo gdzieś no widać, że no nie w najgorszej sytuacji jest, a jeśli na przykład tutaj mamy uwagi do Klimka, że w jednym meczu zagrał tak, w drugim tak, to nie wiem, bo może mi powiecie, że no to już tam zawodnik 20-letni, czy ma chyba 20 lat, tak, żeby nie pomylił, no, ale to jest młody zawodnik. To w mojej opinii to jeszcze ma prawo taki zawodnik na przykład zagrać jeden czy dwa dobre mecze, a że mu się taki słabszy, gdzie tam drużyna nie pomaga, gdzie nie ma, sam powiedziałem, że nie ma takiego zawodnika, który by gdzieś tam kreował grę, brał ciężar gry na siebie, takiego lidera właśnie, żeby gdzieś tam utrzymać to 2-1, no to Klimka bym tu nie winił, tu jest zupełnie inny podtekst tego, chodzi mi o napędzanie sytuacji, napędzanie akcji ofensywnych, rozumiesz? Jeżeli Cyganik podchodzi wyżej, widzę, jest groźniejszy, jeżeli Cyganik jest w tyle, no tak, ale to właśnie musi współpracować z takim Klimkiem. Tutaj masz, słuchaj, tu jest wymienność pozycji, obrońca
pomocnik i asekuracja, więc no tu jest kwestia tego. Ja nie chcę, żeby Klimek był dzisiaj postacią centralną, żeby on był facetem, który będzie decydował o grze Widzewa, bo my mamy dzisiaj chłopców. Nie, Alvarez, nie będzie, bo będzie przeplatał. Mamy Alvareza, mamy Pawłowskiego, mamy facetów. To są obecnie ludzie, którzy muszą ten wynik utrzymać. Oni muszą wziąć na garb, mając te 7-6 minut jeszcze do grania, oni muszą wziąć na garb to, żeby te 2-1 wytrzymać, bo to było ważne. To było naprawdę w kontekście tego wszystkiego ważne. Ale wrócę do czatu, bo tutaj jest też... No właśnie, bo tu fajne, zanim przeczytasz, Łukasz, to tutaj nawet Tomer też pisze, bo my wszyscy coś tam o Klimku, nie zapominajmy, że Tkacz też był jeszcze po kontuzji, bo Klimek się kilka razy pokazał, a tak ty wspominałeś, że może gdzieś tam lekko obrażony Tkacz, trochę niepewny, bo widać, że gdzieś tam Klimek na razie wychodzi w podstawie, ale ja byłbym cierpliwy co do Tkacza, bo tu naprawdę będzie fajna rywalizacja i tutaj ten sezon sobie chłopaki przygrają, ale jeszcze sezon dwa, jak oni zakotwiczą Widzewie, to oni będą wiodącymi postaciami. Możliwe. Ale czytaj czat. Zgadza się, cyganizm nie nadaje się na lewą obronę, pisze Szwedu, bardziej do przodu zawodnik, tak jak gra w reprezentacji Łotwy. Główki wszystkie przegrywa i jest, no, gra na raz po prostu. Macha go ktoś i on już to po prostu to odpuszcza. Tak chyba tutaj miał na myśli Szwedu. Zabrakło agresji do skoku przy stracie drugiej bramki Radosław. Nasi byli jakby tacy uśpieni krakowskim smogiem. Klimek był widoczny, ale brakowało dokładności przy wykończeniu. Pisze Tom, ktoś wytłumaczy fenomen Tkacza, że gra. Tutaj akurat było, mówi Bart ten. Paweł mówi, że to jeszcze jest czas. To jest reprezentant Polski, trzeba na niego stawiać. Marcin, ty możesz tutaj mówić o tym, bo to wiesz, że nasz reprezentanta Polski, jakby nie było, to musisz mu dawać szansę, bo to jest reprezentant Polski, to jest facet, którego widzę, może kiedyś sprzedać, nie? Bo tak naprawdę może za chwilę, 2-3 miesiące wystrzelić jego formę i możemy mieć faceta, którego będziemy sprzedawać za jakieś tam fajne pieniądze. Ja myślę, że taki zamysł był wcześniej, jeżeli chodziło o Tkacza, bo jest to jednak do dziś jeszcze reprezentant Polski. Ja będę tutaj konał. Radosław, chociażby punkt młodzieżowca to jest jeden powód. Jeżeli, dlaczego zamienia się Klimka na Tkacza, pisze Janusz. Dokładnie, Rado. Klimek był widoczny w tym meczu. Mecz nie był rewelacyjny, ale chłopak się starał. Klimek dla mnie walczy jako młody. Tkacz jest dla mnie nic nie gra przez cały sezon. Brakuje mu pewnych zachowań, ale widać, że chce. I tyle. I dlatego, że ma to na plus. Jak na młodego, on też się liczy. Top chat, czy łapki w górę, pisze Katarzyna. Jakieś dzwoneczki piszą tutaj dalej. Ja ogólnie ten mecz tak spoglądałem na to spotkanie i naprawdę tempo tego spotkania no, nie było rewelacyjne. Ten mecz był taki dość szarpany, mocno szarpany z jednej i z drugiej strony. Mecz skończył się z wynikiem 2-2. My czujemy lekki niedosyt. My czujemy tutaj, że ktoś z Widzewa popełnił błędy i o tym można sobie dyskutować. Nikt już nikogo nie wyzywa, tylko po prostu dyskutujemy o tym, czy tutaj zostały popełnione błędy i żeby tych błędów uniknąć już trzeba bardzo dobrze zanalizować to spotkanie, bo przed nami spotkanie z Koroną, która grała dzisiaj i prowadziła z Pogonią Szczecin 2-0. Mecz skończył się wynikiem 2-2 i tutaj czego oczekiwać, Marcin? Jest mecz w Łodzi, gramy tak naprawdę z zespołem, który mocno jest zaangażowany jednak w spadek i tu trzeba postawić wszystko, żeby ten mecz wygrać. Obojętnie, czy go wygramy 1-0 w 94 minucie, czy 2-1 po dwóch bramkach w środkowej części spotkania. Oczywiście to nie ma znaczenia, tak? Mecz musi, znaczy oczywiście, mecz musimy wygrać, jak chcemy mieć po prostu spokój, tak? Bo Krakowia jest niżej w tabeli. Korona. Korona jest niżej w tabeli, tak. Korona będzie na pewno walczyła, przyjedzie z takim nastawieniem, że chce zdobyć punkty, bo u siebie remisuje, chcąc się utrzymać. Będzie chciała te punkty zdobywać, tak? A my, no, mam nadzieję, że tak będzie, że skorzystamy z atutu własnego boiska, przeanalizujemy mecz z Krakowią, nie powtórzą się te błędy z meczu w Krakowie i myślę, że 3 punkty będziemy mieli
po następnym meczu z Koroną w Łodzi. To ja bym jeszcze... Poczekaj, Paweł, dzisiaj ty właśnie wysłałeś na grupę. Tak, właśnie o tym chciałem. Na grupę powiedz. Dzisiaj wysłałeś tutaj wiadomość od prezesa Jabłońskiego bodajże, tak? Tak, ja właśnie chciałem tu nawiązać nawet do pana Marcina. Jak byś się do tego odniósł? Jak możesz to przeczytać, to przeczytać. Jak najbardziej. Panowie, bo mi rozładowuje się, tylko zmienię. O, ale jest cały czas. Mhm. Okej, okay, dobrze. To panie Marcinie, bo to też będę chciał, żeby się pan do tej sytuacji odniósł. Mhm. Jako piłkarz, jako człowiek czujący szatnie, bo prezes Korony jest taki dosyć aktywny na Twitterze. I czasami co jemu... Tam... prezesów teraz aktywnych jest na Twitterze. Tak, to takie czasy chyba, że po prostu... Marcin, ty to miałeś farta, że nie było Twittera, słuchaj, bo byśmy cię oceniali też, no. To znaczy, my rozumiemy, że... Jest... tak, my rozumiemy, tak. Że są takie czasy, gdzie te media potrzebują takich smaczków i czy prezesi, czy piłkarze. Zresztą piłkarze to jest jasna sprawa, że no, my kochamy wywiady z piłkarzami, jak piłkarze gdzieś tam pokazują się w telewizji, gdzieś co oni mówią, to my to kochamy. Ja lubię oglądać, jak trenerzy tam podają sobie ręce i tak dalej, i tak dalej. Ale tutaj prezes klubu pisze tak, bo wiadomo, że tam jest sytuacja napięta w Koronie. My teraz mamy z nimi mecz za 2 tygodnie, oni mają 2 tygodnie. Ja się tak zastanawiam, jak to na nich wpłynie to. Czy negatywnie dostaną 3-0, albo nie wiem, zagrają mecz sezonu, bo Korona, jak wiemy, prowadziła 2-0. My mówimy, że wypuściliśmy 2-1 w ostatnich minutach. Oni mieli 2-0. No i o mało nie przegrali. Tak, grając u siebie. O mało nie przegrali nawet 2-3. I też mieli setkę, nie wykorzystali. I teraz prezes pisze, dzisiejsza sytuacja nigdy nie powinna mieć miejsca. Nigdy. Spotkałem się z radą drużyny i w dosadny sposób wyraziłem swoją opinię. Nie interesowało mnie tłumaczenie, bo na to nie ma tłumaczenia. Zawsze mogliśmy liczyć na wasz doping i wsparcie, zawsze. Jestem tu tylko 3 lata, wystarczająco, żeby mieć świadomość, jak wiele ten klub wam zawdzięcza. Czekam teraz na ruch piłkarzy. Marcin, czekam teraz na ruch piłkarzy. Jak to tłumaczyć? Jak piłkarze by zareagowali na to? Właśnie. No to czytają kibice i kibice tam też rzucali. Że nie jest zadowolony z postawy piłkarzy, tak? Zdecydowanie, tak? Tylko łagodnie przekazał informację. Ale tak, panie Marcinie, czy to nie powinno być tak, że no, cytując tam klasyka, co jest Vegas, zostaje Vegas. Co, o czym rozmawiałem w szatni, to nie lecę i tutaj nie robię poklasków wśród kibiców, że rozmawiałem. Tak, na Twitter i tam social media jednak lubią coś takiego i chyba prezes wyszedł z tego założenia, że wyjdzie z tym do ludzi, tak? Że trzeba podpalić szatnie przed meczem. Tak, trzeba podpalić, tak, jak zobaczymy. No ale właśnie jakie to będzie miało konsekwencje, to się dowiemy za 2 tygodnie, tak? Czy to będzie dla nas korzystne, czy rzeczywiście przyjadą nabuzowani, skoncentrowani i będą chcieli udowodnić, że to był jakiś błąd nie wiem, przypadek przy pracy, tak? Ale pan jako piłkarz czyta wypowiedź swojego prezesa przed meczem. Marcin nie ma Twittera. To są, no dobra, ale gdzie nie dowiaduje się. No, koledzy w szatni. Jesteś aktywny. Tak. Ale koledzy w szatni przekazują. I przed ważnym meczem, gdzie naprawdę no, mecze gardłowe przed Koroną, bo oni się bronią przed spadkiem, mogą się spierniczyć z ligi, jakby nie było, nie? Nie, no zgadza się, no. No tak mówię, no. To jest te czasy są takie, tak? Prezes stwierdził, że no, wyjdzie z tym do tego, do mediów. Nie wiem, czy to dobrze zrobił. No tak, tutaj też bym się zgodził z tym. Co zostaje w Vegas, to zostaje w Vegas, tak? Powinien przekazać informację, spotkać się z radą drużyny i zostawić to dla siebie, tak? No trochę tak jednak, no słabo. Według mnie trochę słabo. Ja mam takie pytanie. Powiem ci tak szczerze, bo się zastanawiam. Często widziałeś w szatni piłkarskiej prezesa Pawelca albo Grajewskiego? No były takie sytuacje. Ale z walizką jak przychodzili, tak? Pustą pieniędzy. No z walizką to akurat tak nie przychodzili, tak? Ale z informacjami, tak?
że może ta walizka gdzieś dotrze za jakiś czas, tak? Aha, no w Radomiu były, jeszcze, na skrzyżowaniu. Tak, ale były takie sytuacje, nie zawsze było, ja tak powiem, kolorowo, tak? Bo już mówimy o takich sytuacjach, tak? Wiesz co, dla mnie jest za dużo tych prezesów dzisiaj w szatni. Kurczę, mnie to irytuje. W ogóle te chodzenie po boisku, tych prezesów, klaskanie do publiczności, mnie to wkurza. Powiem ci szczerze, osobiście. No tak, ale takie są czasy, tak? Wszyscy. Takie są czasy. Pchają się do telewizji, pchają się do tych social mediów i tak to teraz wygląda. Trzeba to zaakceptować, tak? No, kiedyś było inaczej, tak? To, tak mówisz, no. Pytasz się mnie teraz po tych latach, no to ja ci mówię, że była taka sytuacja. No, ale wcześniej o tym nie wiedzieliście, tak? Nie wierzę w to, że Grajewski przyszedł, czy Pawelec i was motywował do grania. Nie wierzę. No... Mówię, były sporadyczne takie sytuacje. Ja nie mówię, że to było nagminnie, tak? Ale były takie sytuacje, tak? Były takie mecze, na których bardzo zależało, mówię w pozytywnym sensie, tak? Były te spotkania, tak? Żeby zmotywować, tak? No, ale też były spotkania, gdzie drużynie nie szło i no też trzeba, ten prezes nie wytrzymywał i też nieraz potrafił wejść i przekazać swoje zdanie, tak, w szatni. No, ale ja bym na przykład nie miał z tym problemu. Nie wychodziło to w mediach. No właśnie. Ja na przykład jako piłkarz nie miałbym z tym problemu, ale miałbym problem, jeśli na przykład, nie wiem, bo tam jest jedno ważne zdanie, że spotkał się z radą drużyny, tak jak tu wspomnieliśmy, panie Marcinie. Po to jest dyrektor sportowy, żeby to łączyć szatnie, dla mnie. Wiesz, no, jest dyrektor ale to... sportowy... Dobrze, ale to niech łączy, ale dla mnie to niech łączy prezes, niech łączy dyrektor sportowy, ale jeśli na przykład, nie wiem, no my tu rozmawiamy teraz we własnym gronie, gdzieś jesteśmy po meczu, jest 2-2, wiemy co nas boli, wiemy jakie mamy braki, na przykład nawet jak ktoś wchodzi do szatni i tam napierdzielamy się słownie, prezes ma argumenty, my mamy argumenty, nie mam z tym problemu, no ale jak to czytam za 2 godziny, gdzie cała Polska sobie może to przeczytać, dla mnie słabe. No to jest słabe, rzeczywiście. No ja też jestem tego zdania, że to jest słabe, tak? Swoje sprawy załatwiajmy w swoim gronie, tak? Cześć, tak? Słuchajcie, tutaj pisze tak. Pawełku, ja ci bardzo dziękuję za to, że chwalisz moją czapeczkę. Pozdrawiam cię serdecznie. Pozdrawiam z Piekar Śląskich Dariusz Kowalczyk. Tomer TS jeszcze dodaje, a co ma powiedzieć UKS? Miał 1-0 do 98 minuty, później zapanowała cisza na Kaliskim, jakby sobie uświadomili, że czeka ich spadek. No rzeczywiście ten Raków też przepchnął tą bramkę w 98 minucie i ten UKS naprawdę wyglądał dużo lepiej niż ten Raków podczas tego spotkania, chociaż i jedna i druga drużyna miała mnóstwo sytuacji. Byłem na Krakowi, pisze Darek, szkoda tej końcówki. Adrian Wolniak na przykład swoją analizę skupia się na tym, że co do uchwalenia i wyróżnienia ofensywy na mecz z Krakowią, zwróćmy uwagę, że od 2 spotkań musimy inaczej budować nasze akcje w ofensywie z powodu braku Sancheza, który definiował naszą ofensywę od roku. Intognito pamiętam, Adrian, ja też bym polemizował. Panie Marcinie, jak wyglądała odprawa przed meczem u trenera Smudy? To sobie zostawimy za chwilę. Ja rozumiem tutaj, co pisze Adrian, ale przecież te treningi nie są tylko dla Sancheza. Rondicz też w nich uczestniczy, więc tak naprawdę musi robić to samo, co robi Sanchez, jeżeli gdzieś tam są jakieś schematy, powiedzmy sobie. Że charakterystyka zawodnika jest inna, wiadomo. Tak, inna, okej, okay, ale uwierzmy sobie szczerze, popatrzmy sobie, ja dzisiaj, jeżeli gdzieś widzę schematy, ja was bardzo przepraszam, jakiekolwiek pomysły na grę, to ja to widzę tylko i wyłącznie w Jagiellonii. Bo Jagiellonia ma może wykonawców do tego. Marcin, jak wyglądała odprawa przed meczem u trenera Smudy? Przed samym meczem, wiadomo, był podany skład. Wcześniej były analizy. Wcześniej analizy były zespołu i jak my mamy wyjść. Franek analizował poważnie? Franek analizował? Później... Znaczy, były takie sytuacje. Powiem szczerze, że były takie sytuacje, jak już byśmy... Powiem drugi raz, jak powiem, współpracowałem z trenerem Smudą w Poznaniu. To już zaczęły się analizy. Troszeczkę inaczej już się podchodziło. Znaczy trener Smuda inaczej podchodził już do tematu właśnie analiz drużyn. Ale jak byłem w Widzewie, to skupialiśmy się tylko na sobie. My mieliśmy taką drużynę. Wiedzieliśmy, na co nas stać. Graliśmy na najwyższe cele, że
że raczej tylko skupialiśmy na sobie, nie było jakichś analiz dodatkowych zespołów. Z takim składem, no to... Samograj tak, no tak było, rzeczywiście. To był taki moment w Widzewie, że rzeczywiście my rozdawaliśmy karty w lidze i na analizę zespołu przeciwnika nie było mowy. My mieliśmy wiedzieć, jak gramy i tylko nas to interesowało. Ja ci powiem, Marek Citko w programie Rozmowy Tylko Sportowe był gościem i on zawsze zapamiętam to, co on powiedział. W Widzewie nie było ważne, czy my gramy z GKS-em Bełchatów, czy z Atletico Madryt. Wyjeżdżamy i robimy swoje. To mi tak utkwiło to w pamięci, że to naprawdę, no to szacun. Był podany skład, wszyscy wiedzieli, co mają robić. Bo to już było wcześniej gdzieś na treningu omawiane i wychodziłeś i zasuwałeś. Tak? Teraz wiadomo, są duże sztaby. 16 osób ma widzę w człowieku. Tak? Ja ludzie mają do analizy, do wszystkiego. Tak? Ja szanuję, bo to wiadomo, jest postęp, wszystko idzie do przodu. No tylko żeby to się przekładało na to, że dobrze gram. No ale no wiadomo. To też ludzie grają, tak? Nie analizy, nie statystyki, nic innego, tylko człowiek ma wyjść i zasuwać, sprzedać to, co ma najlepszego. No i wtedy myślę, że powinno być dobrze, tak? Na sam koniec, panowie, powiem wam jeszcze jedną rzecz. Chciałbym, żeby ktoś kiedyś, kto ma czas, bo ja na przykład te statystyki, te analizy traktuję sobie, są one, ale ja nie za bardzo z nich korzystam, bo wolę ocenę taką z boiska, chcę opowiadać o tym, co było na boisku, co widziałem moimi oczami. Może ja nieraz mówię błędnie i okej, okay, może tak być, może ktoś mieć inne zdanie, ale chciałbym, żeby to słynne XG ktoś kiedyś wyliczył właśnie tamtej drużynie Widzewa. Jakie w tamtych czasach, bo jeszcze wtedy tego nie było, ten stosunek tych goli wypracowanych miał Widzew właśnie mając tą kapelę. Jak to wtedy wyglądało? Jakby to można było przedstawiać, bo tego wtedy nie było, a jednak wiesz co, ja pamiętam, no bo już zanalizowaliśmy tą Krakowie, ale Marcin, idąc od Przybyszewskiego Niciarnianą, ja się nie zastanawiałem, słuchaj, nad tym, czy Widzew przegra, zremisuje, czy wygra. Ja się zakładałem z kumplami, ile Widzew dzisiaj strzeli bramek. Ale tak, to mówisz o tych wcześniejszych czasach. Tak, tak? O tym mówiłem, tak. My gdzieś były taki moment, że mieliśmy taki zespół, że tylko o sobie myśleliśmy, tak? Wiedzieliśmy, co gramy i rzeczywiście tak było, że nas się bali, nas musieli analizować, a my wychodziliśmy na boisko, robiliśmy swoje. I no, większość tych meczy udało nam się wygrywać, tak? Pisze tutaj Tom RTS, zaczepiając mnie. Dobra, idziemy zobaczyć, jak Atletico ogrywa Barcelonę. Chyba zgoda z Sosem. No nie zgoda. Raczej tu się z tobą nie mogę zgodzić. Mam nadzieję, że dzisiaj Robert Lewandowski w sztosie zrobi to, co powinien zrobić. Ja bym chciał zakończyć podcast Rozmów Tylko Sportowych, numer 272. Tutaj Janusz zrobił jakieś niespodzianki, dodaje jakieś emotki i inne. Chcemy się rozwijać. Więc wprowadziliśmy też specjalną planszę. Ta plansza właśnie teraz jest, słuchajcie, prezentowana, żebyśmy mogli się rozwijać, jak wesprzeć, gdzie kliknąć na YouTubie, dlaczego i na co zainwestujemy pieniądze, które będą uzbierane. Sami widzicie, na co to będzie. Będziemy inwestować w sprzęt, chcemy się jeszcze bardziej mocno rozwijać, chcemy zapraszać ludzi, gości, którzy łączyło Widzew. Chcemy mieć jak największe pole do popisu, żeby wam przekazywać wiedzę i żebyśmy się mogli tu na tym czacie, widzę, że tu się dzisiaj ludzie pokłócili i się przeprosili, wszystko jest w porządku, każdy ma tam do siebie jakieś pretensje, ktoś zarzuca, że Giki robi za dużo wywiadów, jeden twierdzi, że jak jest taki gość w zespole, no to musi je robić. Ja osobiście prosiłem już klub o to, żebym też z Gikim chwilę mógł porozmawiać, no ale niestety on ma napięty kalendarz, jak baran, nie powiem, nie dokończę co, więc na pewno gdzieś tam kiedyś
Rafał Gikiewicz będzie w rozmowach tylko sportowych, tylko trzeba na to po prostu poczekać, bo jest to facet, z którym po prostu chciałbym chwilę porozmawiać, żeby przekazać tak od nas, bo dzisiaj, żeby zbudować content kolejny, żeby porozmawiać z Rafałem Gikiewiczem, byłoby naprawdę trudno, bo rzeczywiście meczyki, Interia, Onet, jest tego sporo, rozumiesz? I dzisiaj, żeby budować wokół niego jakikolwiek jeszcze nowy artykuł, nowe rozmowy, by było dość ciężko. Marcin, serdecznie Ci dziękuję za poświęcony czas. Zmieściłem się w 59 minutach, tak jak obiecałem. Pogadaliśmy dzisiaj o meczu Krakowia. Widzę Łódź, spałem pod tekstem. 2-2. Szanujemy ten punkt. Przeanalizowaliśmy błędy, przeanalizowaliśmy grę boków, obrony, pomocników poprzez tych dwóch wyróżniających się piłkarzy dla mnie, czyli Serafina Szoty i Mateusza Żyro. Nie wyobrażam sobie dzisiaj zespołu bez tych dwóch, chociaż w kolejce dla mnie osobiście czeka jeszcze Juan Ibiza, notabene urodzony na Ibizie, czyli Ibiza z Ibizy. Słuchajcie, Paweł, tobie też również dziękuję za to i dziękuję całemu temu tej elicie czatów, rozmów tylko sportowych. Tom, Paweł, Adrian, Mariusz, Kasia i reszta ekipy, których dzisiaj nie wymieniłem. Adrian Wolniak jeszcze dodatkowo. Dziękujemy za wszystkie serduszka, za wszystkie okejki, palce w górę, palce w dół. Rozmowy tylko sportowe nigdy nie zginą. To był 272 podcast rozmów tylko sportowych.